Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Nowych Nabytków. A dzisiaj nowymi nabytkami są to 3 barany, 2 siwe, ten i tamten, oraz jeden brązowy, taki. Trochę zarosły, dlatego będzie trzeba je ostrzyć, bo wiadomo, w lato w upalne dni jest bardzo gorąco. Troszkę się boją, ale jak się ma chleb, to oczywiście przylatują. Są młode, bo ze stycznia i lutego tego roku, czyli 2021. Tutaj się pasą na łące, tutaj mamy cały obszar, więc duże pole do swojej dyspozycji. Codziennie są tak 2, nieraz i nawet 3 razy przewiązywane, żeby miały świeżą trawkę pod dostatkiem. Teraz są 3 uwiązane, bo nieraz są 2, 2 na takiej taśmie, 1 na łańcuchu. Nieraz są 2, bo jeden nie ucieknie, bo pilnuje się stada. No więc takie ładne 3. Są to barany mojego dziadka. No co uciekasz? Może uda mi się go tutaj jeszcze bardziej bliżej pokazać. A nie, ten się boi. Ten jest jeden chyba najmniejszy. Wiadomo, jak deszcz pada, to są tam, gdzie są kury. No bo kury też tam nie wychodzą tak jak deszcz, wiadomo. Nieraz gęsi. No na noc oczywiście tam do szopy swojej na słomę. Także do niej sobie przejdę i Wam pokażę. Nawet widzieliście już kiedyś. Także tutaj już wydeptana ścieżka jest. Tu do nich dojście. Tutaj ule sąsiada. Tego z tą drewnianą szopą. No i tutaj furteczka. Teraz nie zamykałem, no bo przyszłem Wam nagrać. Ale oczywiście zawsze zamykana. No trochę skrzypi, no ale to normalne. Trzeba nasmarować. Tutaj sobie kury chodzą. Cień widać skopane bardzo. Także tutaj sobie wieczorem przychodzą. Na słomie leżą, widać. Tutaj kury niosły jajka przedtem. No teraz rzadziej, bo mniej słomy. Tutaj się pościelało. Tutaj jest zamknięte. Pokażę Wam od drugiej strony. To sobie otworzę. Także już otwarte. No i do stodoły. Tutaj wodę mają. Tu się dolewa co jakiś czas. No i tutaj są snopki. Tutaj wiadomo, ścielane. Kurą jeszcze będę musiał dościelać, bo widzicie, brudno jest. Siedzi na jajku. Jedna, nie będę jej przeszkadzał. No i tutaj 5-drabinkowej. Tutaj też 5. Będzie trzeba dorobić, bo tutaj mało się mieszczą. Jeszcze jak będą nowe nabytki od Tobiasza Hodowcy TV. Jeśli oglądasz, serdecznie Cię pozdrawiam. Także już niedługo, bo w poniedziałek ten. Także my widzimy się u owiec za chwilę. Także ja idę w stronę baranów. No tutaj można powiedzieć, że mają raj, bo tutaj trawę dzisiaj koszę, to im wywalam. No i sobie kopią robaki, wiadomo, jabłka to owce, no i tam gałęzie obgryzą barany. Nieraz też im idę urwać, trochę pociąć z jabłoni. To sobie oskubią całe, tylko gałęzie zostawiam. No perliczki tutaj zawsze na samym końcu. No tam oczywiście z przodu to rzadziej. No się boję, ale tutaj to mają dużo robactwa. Kury też na początku, jak się weźmie i wypuści, to pierwsze co na tyły przylatują. Bo dużo much jest, no i sobie łapią wszystko.
Także jeżdżę z tam u baranów. Tutaj trochę porosła trawa, ale za niedługo będzie skoszona. Także takie nowe nabytki. Jeśli się podobało, to oczywiście łapeczka nie zaszkodzi. Subik, ci, którzy jeszcze nie subskrybują, to bardzo serdecznie polecam, bo filmy się często ukazują. Dlatego jest warto, warto. Ja kończę pomału. Widzimy się niebawem. Cześć.